W roku 2007 Bułgaria została członkiem Unii Europejskiej. 18 miesięcy później Unia musiała podjąć drastyczne kroki wobec nowego członka. Unia odmówiła dotacji w wysokości blisko 500 milionów euro, tłumacząc to postępującą korupcją i działalnością organizacji przestępczych. Romskie gangi z Bułgarii i krajów ościennych osiągają milionowe zyski z działalności kieszonkowców i prostytutek w Wielkiej Brytanii. Każdego roku złodzieje wywożą stamtąd 200 milionów funtów. Odwiedzam gangi, które uważają Wielką Brytanię za łatwy cel. Jesteśmy cyganami, którzy kradną. I rozmawiam z policją, która próbuje rozwiązać problem. Ktoś ich tu przywiózł i przygotował do pracy. Rozkęp w świecie gangów. Podróż do świata romskich gangów rozpoczynam w Londynie. Wraz ze zniesieniem granic, zachodnia Europa stała się łatwym celem dla wschodnich kryminalistów. Nie musieliśmy długo czekać na wysyp artykułów o fali przestępczości, która zalewa wyspy. Chcąc lepiej zrozumieć skalę problemu, odwiedzam posterunek policji w londyńskim metrze. Onto London's tube network. 35% aresztowanych kieszonkowców pochodzi z Bułgarii. Nie wolno nam zdradzić tożsamości funkcjonariuszy. Mamy potencjalnych złodziei. Zauważyliśmy dwie kobiety przyklejone do pasażera. Złapaliście je? Przeszukujemy. Jesteśmy tu góra minuta. Funkcjonariusze zatrzymali dwie dziewczyny, które wzbudziły ich podejrzenia. Noszą przy sobie szale i ciuchy, dzięki czemu w biegu zmieniają wygląd. Znaleźliśmy czapkę i okulary słoneczne, które utrudniają identyfikację. Owijają rękę szalem, przez co nie widać, jak kradną. Ma bilet kupiony o 9:30 rano, co oznacza, że krążą po metrze już 8 godzin. Zatrzymaliśmy je, ponieważ przebiegły na sąsiedni peron i trzymały się blisko jednego z pasażerów, by ostatecznie nie wsiąść do pociągu. Na posterunku spróbujemy ustalić, co tu robią. Funkcjonariusz, który zatrzymał podejrzane, miał z nimi do czynienia już wcześniej. Aresztował je na tej samej stacji. Policjanci przesłuchują potencjalne złodziejki, które zdają się tym nie przejmować. Wy jesteście nowi. Kobieta wskazała mnie i drugiego z policjantów, mówiąc, że jesteśmy tu nowi. Czyżby miała już do czynienia z policją? Policjanci szukają dowodów. Wiesz, dlaczego została się zatrzymana? Od dawna nie kradnę. Czy robiłaś to wcześniej? Kiedyś tak, ale nie teraz. Funkcjonariusze znaleźli wyłącznie przebranie, które nie stanowi wystarczającego dowodu. Kobiety mogą wrócić do domu, ale nie wolno im korzystać z metra. Co ciekawe, zauważyliśmy podejrzane już po niespełna minucie. Niestety, możemy je co najwyżej aresztować. Nie wydajemy wyroków i wiemy, że mogą dostać co najwyżej recydywę. Ryzyko w pełni im się opłaca. Policja aresztuje średnio 10 kieszonkowców tygodniowo. Złodzieje są w stanie zarobić nawet 200 funtów dziennie. Na posterunku Gilson i Shanahan tłumaczą, jak działają złodzieje.
To wejście na stację Knightsbridge. Złodziej podchodzi od tyłu, wsadza rękę do torebki i odchodzi. Tak szybko? Działają błyskawicznie. Można jeszcze raz? Widać rękę w torebce kobiety. Gazeta pozwala mu się zasłonić. Ofiara niczego nie zauważa. Jak poważny jest problem kieszonkowców? Kieszonkowcy byli i będą, ale istny boom nastąpił w roku 2007, gdy nowe kraje dołączyły do Unii Europejskiej. To właśnie ich obywateli aresztujemy najczęściej. To głównie Bułgarzy i Rumuni, rzadziej Polacy. Victoria Station. Ofiara ma słuchawki. A złodzieje? Ta dwójka. Widzimy również ich towarzyszy. Ruszyli za ofiarą. Widzą, że trzyma portfel w tylnej kieszeni. Kupuje bilet i odchodzi. Patrz uważnie. Złodziej wyciąga portfel i przyspiesza. Próbuje okraść chłopaka, ale ten w porę się orientuje. Tym razem nie doszło do kradzieży. Został aresztowany? Nasi ludzie natychmiast wkroczyli do akcji. A propos Bułgarów, podobno na terenie Wielkiej Brytanii działają romskie gangi. To prawda? Owszem. Posiadamy informacje, które to potwierdzają. Czym jeszcze się zajmują? Prostytucją, wykradaniem danych osobowych oraz kart płatniczych i kredytowych. Ich zyski idą w miliony. Kieszonkowcy to ledwie ułamek problemu dotyczącego całej Wielkiej Brytanii. Wkrótce odwiedzę Bułgarię, gdzie spotkam się z ludźmi, którzy kierują poczynaniami gangu Romów operującego na ulicach Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w Sofii, gdzie mamy nadzieję poznać prawdę o jednej z najbardziej znienawidzonych grup etnicznych w Europie. Zarzucana im działalność w zakresie prostytucji, złodziejstwa, handlu narkotykami i ludźmi ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? A jeśli tak, w jaki sposób wpływa to na życie Brytyjczyków? Nakłonienie przestępców do wywiadu przed kamerami nie będzie łatwe. Po II wojnie światowej do władzy doszła partia komunistyczna, która rządziła przez ponad 40 lat. Zasłynęła m.in. z działalności siatki szpiegów oraz tajnej policji, bułgarskiego odpowiednika NRD-owskiego Stasi. Wielu Bułgarów żyło w obawie, że doniosą na nich sąsiedzi. Związana z tym paranoja trwa do dziś. Większość Cyganów zamieszkuje przedmieścia stolicy. Wjeżdżamy do tak zwanej fakultety, getta zamieszkanego przez około 40 tysięcy Cyganów. Komunistyczny reżim przesiedlił ich pół wieku temu. Mało kto przypuszczał, że getto tak się rozrośnie. Nasz kontakt ma na imię Miszu i współpracuje z organizacją wspieraną przez Unię Europejską. Mam nadzieję, że umówi nas z lokalnymi przywódcami. Getto mocno odstaje od reszty stolicy. Widać, że w ciągu ostatniego półwiecza nie poczyniono tu żadnych inwestycji. Zapytałem Miszu, dlaczego mimo obalenia reżimu Cyganie nadal żyją w getcie.
Wybierają okolice, gdzie mogą liczyć na pomoc innych Cyganów. Przyjeżdżają z całej Bułgarii, bo wiedzą, że tu jest bezpiecznie. Nie twierdzę, że to bezpieczne miejsce, nawet dla Bułgarów. Jaki procent mieszkańców getta stanowią bezrobotni? Około 70-80%. To jest źródłem wielu problemów. Przemiany w państwie nie były dla Cyganów najkorzystniejsze. Jak określiłbyś relacje Bułgarów z Romami? Politycy stwarzają sztuczne problemy. To najczęściej byli tajniacy, którzy próbują odnaleźć się w polityce i liczą na konkretny elektorat. Dlaczego trwa nagonka na Romów? Uważają nas za ciemnych, brzydkich brudasów. Po prostu nas nienawidzą. W fakultecie nastał wieczór. Mishu umówił mnie z mieszkańcami getta. Chcę poznać ich poglądy na temat romskich gangów w Bułgarii i Wielkiej Brytanii. Niestety, nikt nie chce ze mną rozmawiać. Nieco inaczej wyobrażałem sobie to miejsce. Wśród ludzi biednych kręcą się bogacze w nowiutkich Mercedesach i BMW. Osiemdziesięcioprocentowe bezrobocie każe się zastanawiać, za co je kupili. Pozostaje nam szukać dalej. Ludzie krzywo na nas patrzą. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą ekipą telewizyjną z Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Wieści szybko się rozchodzą. Wkrótce zostałem zaproszony na spotkanie z liderem partii Euro-Roma, Donem Cecim. Naprawdę nazywa się Cvetelin Kinczew i jego zeszłoroczna wypowiedź na temat romskich gangów trafiła na czołówki gazet. Nienawidzą go prawicowcy i Bułgarzy, którzy uważają, że mniejszość romska nie powinna mieć swojej partii. Jeżeli Euro-Roma zdoła zjednoczyć Romów z całej Europy, będzie mogła liczyć na potężne lobby. Umówiliśmy się w małym miasteczku kilka godzin drogi od Sofii. Ponieważ Kinczew narobił sobie wielu wrogów, jego bezpieczeństwa strzeże mała armia ochroniarzy. Życie bogatych Romów ma niewiele wspólnego z tym, co widzieliśmy w getcie. Miło pana poznać. Zapraszam. Dlaczego to pan został liderem partii? To pytanie do moich zwolenników. Sami powinni odpowiedzieć, dlaczego mnie wybrali. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. W końcu jestem politykiem. Nie od urodzenia. Czy rząd próbował pana powstrzymać? W roku 1999 zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu, pół roku po stworzeniu partii. Wie pan, za co mnie skazano? Za kradzież psa wartego 22 lewy. To 7 funtów. Skazano mnie na 6 lat więzienia. Pan Kinczew nie siedział zbyt długo za kratkami. Wkrótce został ułaskawiony przez premiera, który doskonale zdawał sobie sprawę, że lepiej mieć Romów po swojej stronie. Bez ich wsparcia nie ma co liczyć na wygraną w wyborach.
Pan Kenchev zaprosił na lunch przywódców romskich klanów z całej Bułgarii. Wszystkich poza jednym. W naszej partii nie ma miejsca dla kełderaszy. Nie chcemy ich. Są ze sobą skłóceni. Przy 99% kieszonkowców to kełderasze. Ktoś, kto sprzedaje własne dzieci, nie może być przywódcą. To część ich tradycji? Ich filozofia brzmi następująco: tylko nam należy się szczęście i bogactwo. Wszyscy inni zostali stworzeni po to, by nam służyć. Czy w takim razie tylko oni okradają Brytyjczyków? W innych klanach nie ma kieszonkowców. Znane nam klany nie parają się złodziejstwem, tylko kełderasze. Nie pochwalacie tego, co robią? W żadnym razie. Mam pytanie. Dlaczego o nich pytasz? Co chciałbyś usłyszeć? Само непрекъснато питате за само за кълдарашите. Искате да чуете нещо ли? Chcę się dowiedzieć, kto stoi za złodziejami działającymi na terenie Wielkiej Brytanii. Nasze władze wrzucają wszystkich Romów do jednego worka. Jeżeli nie mają racji, chcę usłyszeć, jak jest naprawdę. Przyjechałem tu w poszukiwaniu prawdy. Każdego roku kieszonkowcy wywożą z Wielkiej Brytanii 200 milionów funtów. Aż tyle? Nie pozostaje to bez wpływu na waszą ekonomię. Dobry kieszonkowiec jest w stanie jednego dnia ukraść 6-7 tysięcy, bez najmniejszego problemu. Jestem po lunchu z przedstawicielami Euro-Romy. Ich lider, człowiek elokwentny i gościnny, ma poparcie większości klanów. Nie krył niechęci do kełderaszy, których obarcza winą za to, co dzieje się w Londynie. Według niego złodziejski proceder przynosi im każdego roku dochody rzędu 200 milionów funtów. Spróbujmy zapytać kełderaszy, co sądzą o tych oskarżeniach. Po 5-godzinnym lunchu na prerii wróciliśmy do Sofii. Chcąc namierzyć kełderaszy, w pierwszej kolejności należy ich lepiej zrozumieć. W tym celu nawiązałem kontakt ze znaną dziennikarką, która wielokrotnie miała styczność z romskim światem przestępczym. Mowa o Margaricie Minewie. Czy ludzie, których poszukujemy, są niebezpieczni? W Bułgarii trudno jest mówić prawdę. Dwukrotnie próbowano mnie zabić. Jeżeli ktoś pisze o prawdzie, traci pracę lub ginie. Podobno Romowie, a zwłaszcza kełderasze, parają się kradzieżą, prostytucją i handlem narkotykami. Cyganie faktycznie kradną i zajmują się prostytucją. Ale Bułgarzy wcale nie są lepsi. Pamiętaj, że przywódcy Romów pozostają w bliskich kontaktach z bułgarską mafią. Czy Wielka Brytania jest dla nich łatwym celem? Owszem, wasze władze powinny temu jakoś przeciwdziałać. Romscy złodzieje i prostytutki to ledwie czubek góry lodowej. Stoją za nimi potężni ludzie. Mimo ostrzeżeń dziennikarki, nadal pragnę usłyszeć, co kełderasze mają do powiedzenia. Spróbuję się z nimi spotkać. Znalezienie ich okazało się nie lada wyzwaniem. Znacznie łatwiej spotkać przydrożną prostytutkę. W niedzielne popołudnie liczba dziewczyn uprawiających najstarszy zawód świata robi wrażenie.
Nawiązaliśmy kontakt z grupą cygańskich prostytutek oraz ich alfonsami. Jesteśmy w Drużbie, gdzie spotkamy się z romskimi alfonsami. Opowiedzą nam o swojej działalności. Spróbujemy przy okazji porozmawiać z samymi prostytutkami. Być może dowiemy się nieco więcej o hierarchii i ludziach, którzy pociągają za sznurki. Po wszystkim, co tu widziałem, trudno uwierzyć, że prostytucja jest w Bułgarii zakazana. Alfonsi poprosili nas o spotkanie w opuszczonym budynku. Rozumiem, że nie zamierzacie się przedstawiać. Jak zarabiacie na życie? Pracujemy w Sofii jako Alfonsi. Ile zarabiacie dziennie lub tygodniowo? Około 80 funtów na jednej dziewczynie. Dzielimy się po połowie. Oddajecie pieniądze przełożonym? Owszem, mamy nad sobą ludzi. To Bułgarzy. Rozważaliście pracę we Wielkiej Brytanii? Często o tym myślę i jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłym roku wyjadę za granicę. Mogę porozmawiać z waszymi dziewczynami? Nie ma sprawy. Dziękuję za spotkanie. Dlaczego to robicie? Mnie zmuszono. Kto cię zmusił? Chłopak. Miałam 17 lat. Powiedział, że zajmę się czymś innym. Po chwili przyszedł klient z jakąś laską. Zaprowadzili mnie do mieszkania i kazali się rozebrać. Płakałam, bo nie chciałam tego robić. Dziewczyna powiedziała, że jeśli się z nim prześpię, będę mogła odejść. W przeciwnym razie mnie pobije. Zrobiłam to i wyszłyśmy. Potem inny chłopak skłamał, mówiąc, że będzie mnie chronił. Podawał mi narkotyki. Potem mnie okradał. Na cigara, za da może da mi wzeme parite, inaczej nie si dam parite. W Anglii pracują prostytutki z Bułgarii i innych krajów wschodniej Europy. Rozważałyście pójście w ich ślady? Nie byłam tam, ale Anglia wygląda obiecująco. Przynajmniej w telewizji. Ja też chętnie bym wyjechała. Wyjechałybyście same czy z alfonsami? Ja z moim pojechałabym na koniec świata. Rozmawialiśmy w obecności alfonsów. Trudno, żeby powiedziały coś innego. Wyglądali na niedożywionych. Nie wierzę, że tyle zarabiają. Większość pieniędzy oddają pewnie Bułgarom. Chwilowo nie mamy na to dowodów. Pewne jest tylko to, że nadal nie do końca wiemy, co się tu dzieje. Zasmucił mnie widok tych młodych dziewczyn. Co ciekawe, w Bułgarii istnieją prawicowe organizacje, których głównym celem jest pozbycie się Romów raz na zawsze. Jestem w Bułgarii, gdzie szukam kontaktu z romskimi gangami, których macki sięgają ponoć odległej Anglii. Powiedziano mi, że działalność przestępcza jest domeną klanu Kełderaszy. Niestety niełatwo nawiązać z nimi kontakt. W międzyczasie odwiedzę Plovdiv, drugie największe miasto Bułgarii.
Podobnie jak w Sofii, również w Plovdiv znajduje się cygańskie getto. Poziom biedy jest wręcz szokujący. Warunki sanitarne są katastrofalne, a na ulicach zalegają śmieci. Życie tych ludzi z pewnością nie jest łatwe. I choć w żadnym razie ich nie pochwalam, potrafię zrozumieć, dlaczego przy tak wysokim bezrobociu większość mieszkańców getta łamie prawo. W 7-milionowym kraju, którego co szósty mieszkaniec jest Romem, coraz więcej Bułgarów odnosi wrażenie, że Cyganie chcą zająć ich terytorium. Umówiłem się na spotkanie z członkami Krwi i Honoru, organizacji skinheadów, która posiada brytyjskie korzenie. Mieliśmy się spotkać 2 godziny temu. Chłopaki 2 razy zmieniali miejsce spotkania. W tej chwili idziemy błotnistą drogą gdzieś na przedmieściach Plovdiv, gdzie mamy nadzieję spotkać skinheadów. Czuję się niczym ślepiec prowadzący niewidomego. Od zwykły wtorkowy wieczór. Chodzimy po ciemnym lesie w poszukiwaniu nazistów, a raczej skinheadów. Nie pytam was o wiek, ale wyglądacie na 20-latków. Dlaczego tak bliskie są wam organizacje nacjonalistyczne? Nasi rodzice przespali swoją młodość i pozwolili rozpanoszyć się komunistom. My postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić coś dla naszych dzieci. Co sądzicie o cyganach? Stanowią poważny problem. Dostają gotówkę za każde nowonarodzone dziecko, więc mają po 5 i 20 dzieci. Z córek robią prostytutki, a z synów złodziei. Nie znają innych źródeł utrzymania i nie płacą żadnych rachunków. Wszędzie jest tak samo. Są niczym pasożyty żerujące na państwie. Jak zamierzacie ich powstrzymać? Ludzie boją się przyznać, że podzielają nasze poglądy. Gdyby udało nam się stworzyć jedną siłę, cyganie straciliby swoją pozycję w społeczeństwie. Problem cyganów dotyczy Bułgarii, Rumunii i większości Europy. Wkrótce zacznie dotyczyć również was. Nie chcą popełnić błędu rodziców, którzy biernie przyglądali się upadkowi Bułgarii. Rząd nie walczy z przestępczością, dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Krew i Honor to organizacja działająca w podziemiu. Tymczasem w Sofii istnieje inne prawicowe ugrupowanie, które nie kryje się ze swymi poglądami. Mowa o grupie, która powstała, by chronić białych Bułgarów przed cyganami oraz innymi mniejszościami. Są dobrze przeszkoleni i noszą mundury. Bułgarska Gwardia Narodowa powstała w roku 2007. Oto filmy, które pokazywane są w ogólnodostępnej telewizji. Do złudzenia przypominają nazistowską propagandę z końca lat 20. Ludzie boją się, czy witają was z uśmiechem. Mieszkańcy tej dzielnicy dobrze nas znają. Wiedzą, że nie mogą polegać na policji, szukają w nas oparcia. Dlaczego dołączyłeś do gwardii? Chcę, żeby Bułgaria była silnym państwem. Zupełnie jak przed laty.
W tej chwili wszędzie pełno śmieci i hołoty. Nie wygląda to najlepiej. Rządzący to zwykli kryminaliści. Mają związki z mafią. To dawni komuniści. Większość to byli agenci tajnych służb. Co sądzicie o mniejszościach, takich jak Romowie? Większość rasistów i ekstremistów to Cyganie i Turkowie. Cyganie tworzą zorganizowane grupy, które napadają na Bułgarów. Gwałcą Bułgarki i okradają nasze sklepy. Przypominamy im, kto tu rządzi. Jesteśmy tu od dziada pradziada i nigdzie się nie wybieramy. Ci młodzi ludzie obwiniają rząd i policję o lekceważenie. Jak sami to określają, problemu Cyganów. Jak radzi sobie z nimi policja? Przekonamy się podczas patrolu ulicami Sofii. Kieszonkowcy przejawiają największą aktywność w godzinach szczytu. Miałem nadzieję zobaczyć ich w akcji, ale obecność kamer i funkcjonariuszy okazała się skutecznym środkiem prewencyjnym. Jak dobrze zorganizowane są gangi kieszonkowców? To biznes o ściśle określonej hierarchii. Kieszonkowcy oddają pieniądze szefowi klanu, który następnie rozdziela je między swoich podwładnych. Podobno ludzie kontrolujący poczynania młodych cygańskich złodziei to w głównej mierze Bułgarzy. Wiecie coś o tym? Nie. Po dwóch godzinach, w czasie których nikogo nie aresztowano, wracamy na komisariat. Co robicie ze schwytanym złodziejem? Zawozimy go na komisariat, ustalamy tożsamość i niektórych skazujemy, a innych puszczamy wolno. Wypuszczeni wracają na ulicę i dalej kradną. Czy w takim razie uganianie się za nimi ma sens? Tak to już jest. Strata czasu? Owszem. Policjanci zdają się mieć związane ręce i nie kryją swojej frustracji. Po tygodniach starań wreszcie zdołaliśmy nawiązać kontakt z kałderaszami, którzy wyrazili zgodę na wywiad, ale na swoich warunkach. To chyba oni. Zakryli twarze bandanami. Zapytamy, czy oskarżenia kierowane pod ich adresem przez Bułgarów i innych Romów są prawdziwe. Powiedziano nam, że specjalizujecie się w kradzieżach kieszonkowych. Bóg obdarzył nas tą zdolnością. Dawno temu Bułgarzy odebrali nam ziemię, zostawiając nas z niczym. Jakoś musimy żyć. Członkowie partii Euro-Roma twierdzą, że kałderasze wcale nie muszą kraść. Ponoć żyjecie w dostatku i robicie to z miłości do pieniędzy. Kęczew to największy i najbogatszy kłamca, jakiego znam. Ale inni Romowie również twierdzą, że jesteście odpowiedzialni za 99,9% wszystkich kradzieży, jakich dopuszczają się cyganie w Londynie.
To kłamstwo. Wątpię, by w Londynie mieszkali jacykolwiek kełderasze. Jeżeli kradniemy, robimy to, by przeżyć. Nie mamy innego źródła utrzymania. Od urodzenia jesteśmy skazani na reputację, która nie pozwala nam znaleźć pracy. Możemy porozmawiać z waszymi kobietami? Jesteśmy cyganami, którzy kradną. Z tego słyniecie. W jakim wieku uczycie się swojego fachu? To zależy, czasem mając 12, czasem 15 lat. Czy kałderasze to jedynie cyganie, którzy kradną? Wszyscy cyganie kradną. Nie znam osoby, która nie kradłaby dla swoich dzieci. Czym się kierujecie, wybierając swoją ofiarę? Niczym. Każdego można okraść. Gdzie najłatwiej to zrobić? Na przystanku? Wszędzie. Ale najlepiej w sklepach, na przystankach, w autobusach i tramwajach. Co ukraść najłatwiej? Najłatwiej okraść Bułgara. Poza tym problemu nie stanowią zewnętrzne kieszenie kurtki. Takie jak ta. Nic tu nie ma. Oprócz telefonu. Pokażesz mi, jak kradniesz? Choć byłem tego świadom, zupełnie nie czułem, że grzebie w mojej kieszeni. Ci ludzie zdają sobie sprawę, że postępują źle, ale złodziejstwo to nieodłączny element ich kultury. Żyli w zdecydowanie gorszych warunkach niż członkowie partii Euro-Roma. Prawda jest taka, że nadal niewiele wiemy. Jedni i drudzy mogli nas wykiwać. Nie mamy pojęcia, co dzieje się w podziemiu. Tuż przed wyjazdem z Bułgarii odezwał się człowiek z fakultety, który umówił nas na spotkanie ze złodziejami, którzy spędzili trochę czasu w Anglii. Ostatniego dnia wracam do miejsca, gdzie rozpocząłem swą podróż. Zdołaliśmy namówić na wywiad dwóch mężczyzn z kryminalną przeszłością. Jeden był Alfonsem, drugi złodziejem, ale obaj działali na terenie Wielkiej Brytanii. Zgodzili się na rozmowę pod warunkiem, że nie zdradzimy, kim są. Ich szefowie nadal przebywają w Anglii i mogliby szukać zemsty. Ross Kemp, miło cię poznać. Nie chcę, by mnie rozpoznano. Moi szefowie mają rozległe koneksje i są bardzo niebezpieczni. Zdenerwowanie mężczyzny jest w pełni zrozumiałe. Nigdy wcześniej nie opowiadał o swoim zajęciu, nawet najbliższym. Ostatecznie paranoja bierze górę i facet rezygnuje. To tylko pokazuje, jak niebezpiecznym człowiekiem musi być jego przełożony. Drugi przestępca był znacznie mniej bojaźliwy. Nikt nie powinien o tym wiedzieć. Nawet w Bułgarii nie jestem bezpieczny. Ludzie, dla których pracowałem w Anglii, mają tu liczne koneksje. Pracowałeś dla gangu Romów? Wszystkim kierowali Bułgarzy. Czym się zajmowaliście? Od złodziejstwa przez prostytucję po wysyłanie kalekich żebraków na ulicę. Ja byłem kieszonkowcem. Kradłem w metrze i innych miejscach pełnych ludzi. Chodziliśmy w 5-6 osób. Ile zarabialiście? Nawet 2000 euro. Dziennie?
Okrągła sumka. Do gangu należały wyłącznie cyganki? Głównie. Wywodziły się ze społeczności kałderaszy? Owszem, same z nimi kłopoty. To cyganie o zupełnie innych poglądach. Żenią się z kobietą, za którą płacą, a następnie każą jej kraść i pracować. Tak wygląda ich rodzina. Jak traktowano złodziei i prostytutki? Niektóre pracowały dla nich od wielu lat. Dla tych byli całkiem uprzejmi. Inne traktowali jak zwierzęta. Chciały uciec, ale bez pieniędzy i paszportu nie miały dokąd. No po prostu stycznia, w ramach to nie ma, kiedy nie ma, jak nie ma pary, nie ma, zamiast zgraniczyć paszport. Trzymano je pod kluczem? Tak, zamykano je w pokojach i przyprowadzano kolejnych klientów. Raz widziałem matkę, która robiła to w obecności córki. Później zrobili to z córką, a na wszystko patrzyła jej matka. Nie mogły wrócić do domu. Obie pracowały jako prostytutki i były przetrzymywane w niewoli? Jak przewożą tych ludzi do Wielkiej Brytanii? Załatwiają im paszporty, bilety na pociąg i odbierają z dworca. Specjalizują się w przewożeniu dziewczyn do Anglii? Mają swoich ludzi w Bułgarii i całej Europie. Co by cię spotkało, gdyby szefowie dowiedzieli się o tym wywiadzie? Podejmuję ogromne ryzyko. Ale robię to, ponieważ działalność przestępcza napawa mnie obrzydzeniem. Obserwuję ją każdego dnia. Choć w głównych rolach występują cyganie, za wszystkim stoją Bułgarzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Choć zdawałem sobie sprawę, że handel ludźmi stanowi poważny problem, jeszcze nikt nie opowiadał mi o nim z własnego doświadczenia. Historia matki i córki mocno mną wstrząsnęła. Za wszystkim stoją potężne organizacje przestępcze, które zarabiają ogromne pieniądze. Whether it be in Bulgaria or whether it be in the UK, these people are highly organized and they're clearly making a lot of illegal money. Łatwo obarczać winą za wszelkie przestępstwa Romów ze wschodniej Europy. Ale prawda jest nieco bardziej złożona. Cyganie stanowią niewielki element układanki, która rozciąga się na całą Europę. Co nie oznacza, że powinniśmy ich rozgrzeszać. Otwarcie przyznają się do prostytucji i złodziejstwa, a Wielką Brytanię postrzegają jako łatwy cel. Trudno wymagać nagłych zmian od kraju z tak trudną przeszłością. Jednak odmowa dotacji w wysokości 400 milionów euro musi stanowić przestrogę dla bułgarskiego rządu, który powinien jak najszybciej zaprowadzić tu porządek. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Tomasz Ross. Czytał Piotr Balasz.